ojcem Elżbiety Konior, Krystyny Nikosiak. Witam pana Henryka Pestwina z Koniakowa, który rozpoczął naszą liturgię zamiast członków na trąbicie. Witam również członków asysty żywieckiej Poczty Sztandarowej Oddziału Braille Żywieckiej Związku Podhala, wszystkich przedstawicieli tego związku. Witam tych, którzy w strojach ludowych przybyli do naszego sanktuarium, by wspólnie modlić się tu na przykład. W dniu maca, gdzie mnie kusili wasi oczy.
Błogosławić im ich codziennym życiu, obdarowując swym miłosierdziem.